Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Rdest wężownik. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Rdest wężownik jest to gatunek rośliny z rodziny rdestowatych. Występuje w Europie i Azji, zawleczony i zadomowiony w Ameryce Północnej. W Polsce rośnie na zachodzie kraju, rzadko na południowym wschodzie. Roślina pospolita. Rdest wężownik to wieloletnia bylina, wytwarzająca grube, skręcone kłącze. Łodyga jest wzniesiona, mocna, słabo ulistniona odziomkowymi liśćmi o lancetowatym kształcie. W okresie kwitnienia na jej szczycie pojawia się kwiatostan w kształcie kłosa, złożony z drobnych różowych kwiatów. Kwitnie od maja do lipca. Kwiaty rozwijają się stopniowo, od dołu kłosa ku górze. Jego naturalne siedlisko to wilgotne łąki o wysokim poziomie wód gruntowych, brzegi zbiorników wodnych, podmokłe polany, torfowiska. W Tatrach występuje aż po piętro alpejskie. Radzi sobie na każdym stanowisku. Preferuje podłoża żyzne, torfowe o dużej wilgotności. Gatunek jest w pełni mrozoodporny. Jest doskonałą rośliną okrywową. Nadaje się do ogródków skalnych, parków lub na rabaty złożone z niskich bylin. Do uprawy na brzegach oczek wodnych. Jasnoróżowe kwiaty stanowią czasami składnik bukietów. Ten gatunek Rdestu jest też znaną rośliną leczniczą,